Siema widzowie, witam. Kolejny odcinek The Long Dark. Kontynuujemy sobie naszą przygodę. Możecie na samym początku zostawić lajka. A my jesteśmy już bezpośrednio przy tej misji, która nazywa się... Przecież my mamy nie tu się udać, tylko tutaj ostatecznie, do detonatorów. A jestem pogłoski dotyczące więzienia w Blackrock. Agresywny wilk nęka mieszkańców... Ty, to po co ja tu przyszedłem? Co ja zrobię agresywnemu kurwa wilkowi? Mam jeden nabój. No i jeszcze nie trafiłem. A czy trafiłem? Nie, nie trafiłem. Ty, to co ja tu niby zrobię? Ja myślałem, że ja jestem przy misji głównej. No nic. Bo znajdę zwłoki może, chociaż tutaj coś ciekawego znajdziemy w tym plecaku. Może bezpośrednio wilka nie muszę zabić, żebym tutaj wykonał tą misję. Badanie nad zwyczajami wilków z wyspy Wielkiego Niedźwiedzia. Czytaj tak, przeczytajcie sobie, jeżeli chcecie, bo ja nie chcę marnować mojej tej. A, ukończone. Bo ja nie chcę, słuchajcie, marnować mojej flary. Co miałem powiedzieć na początku? Znalazłem właśnie broń, to miałem powiedzieć, że znalazłem spluwę, z której mogę strzelać i że droga tutaj, gdzie... Rzucam cię flarą, gościu. Droga, gdzie... Ale mnie wystraszył, skurwysyn. Droga tutaj nie była łatwa, mam powiedzieć. Spotkałem masę wilków, naprawdę masę wilków. I nie były to łatwe wilki do pokonania. Było to statko całe, także... Jeden tu chyba z 40 minut, ale dobrze, że ostatecznie się udało. On chce chyba nie broi flary, tak mi się wydaje. No nie. Ty, to ja umarłem ogólnie, bo ja stąd nie wyjdę przecież. Szybko, krwotok. Dobra. A nie, umarliśmy. Ty. Jak my to ogarniemy? No już zaczyna się początek odcinka. Miał być taki fajny. Miałem poopowiadać sobie rzeczy. Pogadać z widzem. Kurwa mać. Co ja zrobię, jak ja nie mam żadnej... mam... No dobra, czyli tak jak nasi przodkowie w takim razie. Chodź. Jest tylko... Jeden sposób, jak to możemy rozwiązać. To jeden... O kurwa. Proszę, żebym teraz mu więcej damage zadał przez to, że jest ranny. Pierdolony wilk, no. No to dupa. Jeszcze raz spróbujemy. Ostatnia próba tutaj. Ale by się muszę skupić na bezpośrednio na tym, żeby go pokonać. Nie boi się flary. Nie boi się dostać z łuku. Pierdolony jebany. To jest agresywny wilk. Oj, zajebiście. Dobra, jakimś cudem teraz odpuści, jak go lekko siekierą. Uderzyłem. Czyli wtedy mieliśmy mega, mega chujowe RNG, ale on nas chyba będzie gonił, tak? No co ty pierdolisz, że ten... Gagatek mnie będzie cały czas teraz śledził. Dobra, przygotuj łuk. Nic tu kurwa nie widać. I widzę go. Ty! Ole, to jest lipa fest. Nie no, pojeb z niego. No tak, w końcu agresywny wilk. Przecież to dość tu, gdzie my w ogóle idę, gdzie idę. Do tego miejsca jest tak tragicznie ciężkie. Chyba 2 godziny próbowałem się tutaj dostać. No cały czas ataki wilków, wichury. Zero jedzenia, zero wody. Cały czas, jeden nabój, nie? Przez tą całą rozgrywkę miałem jeden nabój i 2 zapałki. Nie było to łatwe zadanie przetrwać, ale... Chyba jest dobrze, prawda? Czemu? Coś mi życie ucieka. Co się dzieje? Ryzyko hipotermii. Dobra. A no tak, ucieka mi życie, bo jestem zmarznięty. W teorii mógłbym odpalić ognisko, ale wydaje mi się, że nie mam badyli tyle. Ponadto wydaje mi się, że tak wie, że to jest niemożliwe. No właśnie. My generalnie zauważyłem, że można, jeżeli się schowasz na przykład za drzewem, to jesteś w stanie właśnie tutaj odpalić ognisko, co ciekawe. No tak, miałoby to logiczny sens. Jeżeli znajdziemy jakby...
odsłonę przed wiatrem, to będziemy w stanie w sumie odpalić ognisko. I to dopiero zauważyłem teraz, w czwartym rozdziale gierki. No ale nic. Czasem człowiek się uczy. Człowiek w ogóle to się generalnie uczy całe życie, więc. Dobra, no 2 godziny możemy przycupnąć. Czemu by nie? Wydaje mi się, że mam wystarczająco dużo jedzenia. Chociaż nie mam chyba wystarczająco dużo jedzenia. Nie, w ogóle prawie nie mam jedzenia. Chciałem powiedzieć, że mam wystarczająco dużo jedzenia, żeby się tu jeszcze kimnąć, ale widzę, że niekoniecznie. Zaraz umrzemy, a coś wątpię, że w kopalni znajdziemy jakieś kurwa czekoladę. Może to była kopalnia czekolady, albo kopalnia wiedzy na temat jedzenia. Produkowali jakieś nowe produkty. Raczej wątpię, chociaż z drugiej strony górnicy musieli tam coś jeść. Ale przyznać szczerze muszę, że jeżeli kopalnia zawaliła się tego, co tam on mówił kilka lat temu, jeszcze używali dynamitu niebezpiecznego, to na pewno musiało być sporo czasu temu, to wydaje mi się, że jedzenie, które tam znajdziemy, będzie, jakby to powiedzieć, średnio zdatne, o. Dobra. Żyjmy survivalu, przeczekamy sobie tutaj godzinę. W sumie tą godzinę to ja bym mógł mi się kimnąć. Czemu by nie w sumie? Nie wiem, czy mi nie będzie za zimno na tym wietrze. Bo za 2 godziny nawet się kimniemy. Trochę odzyskamy HP. Jeżeli wilk by nas zaatakował, to zawsze będziemy mieli przewagę. Dzięki temu, że będziemy mieli... O, co zajebiście zrobiłem, nie? No, petarda. Nie wiem nawet, gdzie mam telefon. Tutaj. Most move. Kurwa, wygląda, jakby to powiedzieć, mało stabilnie, trochę jak w Shreku. Dobra, i to jest ta kopalnia, tak? Pozbierajmy też kamienie. Mamy chyba miejsce w eku. Tak mnie tak rozkminiam, bo dostałem właśnie wiadomość od dzwonię. Ale to ja nie dzwoniłem. No nikogo. A ciekawe, to było śmieszne, jakbyś wziął na przykład telefon i napisał, wysłał do 20 randomowych numerów, obserwuję cię. Ale to było kurwa... Nie róbcie tak, bo pewnie ludzie by to pozgłaszali na policję, ale by było mega zabawne w sumie. Dobra ty, bo ja sobie tu chodzę, śmiechy, chichy, zabawne, ale ja tu zaraz umrę. No kibla nic nie ma. Czysto nie Tarkow, ale Tarkowy faktycznie czasem w kiblach coś jest. Dobra, jak tu mam się dostać do tej kopalni tam? Bo tu kopalnia miała być jaka, nie? To jak ja mam tam pójść? Czekaj. A tu jest wejście, widzę. Łe, to taka mini kopalnia. Dobra, ale do kopalni. Tam będzie przynajmniej temperatura plusowa. Dobra, jest git. Przynajmniej jest ciepło. Mamy też lampę naftową. Bardzo elegancko, że mi tutaj położyli taką lampę naftową na samym początku. Żebym cokolwiek widział. Niestety bardzo niefajnie, że zostawili też niewielką ilość paliwa. Kurwa, no jak ja tak będę chodził, to jest masakra, nie? Przydałoby się tu kimnąć w sumie. No możemy się tu kimnąć. By mi odnowiło trochę hapy i by nie chodził jak najebany. Nie jest taki głupi pomysł. Prawda, że nie jest? Piwór. Nie no, chyba dobry pomysł. Kimnijmy się, powinno nam się HP zrestaurować. Naprawić. Wzrosnąć. Wyhealować się powinniśmy. Dobra. Niedużo, ale wystarczająco, żeby tutaj móc w jakiś normalny sposób chodzić. Fajnie jest ta też jaskinia zrobiona tak w miarę, że widać, nawet jeżeli nie ma tutaj cokolwiek widać, przynajmniej gdzie idę. Nawet jeżeli nie miałem tego. Odpalonej lampy.
No ale bez lampy to nie będziemy mogli niestety pozbierać te wszystkie rzeczy, które tutaj leżą. Też jest w miarę chyba istotne. Elevator. Znowu to samo, co? Znowu odpalanie elevatora? Pewnie poszedłem tą drogą, którą miałem iść, co? Nie wiem, pakuję się tam. Zawsze wybieram tą drogę i będę pewnie miał ochotę się cofnąć zaraz. Będziemy się cofać tą drogę. Lodowata woda wszędzie? Na razie tutaj wszędzie to mamy węgiel jebany. A i woda też jest. O nie! Czy to jest... Czekaj, czy to jest ta sama jaskinia? Nie, to jest inna jaskinia. Myślę, że to jest dokładnie ta sama jaskinia, którą tam... Którą próbowaliśmy... I ten dokładnie ta sama winda, którą... tą laską próbowaliśmy naprawić. I przejść za góry. Uwaga, ze względu na pozostałe ostatnie niedobory finansowe zostaliśmy zmuszeni do wcześniejszego prowadzenia dodatkowych robót strzałowych na poziomie drugim. Zdajemy sobie sprawę, że to może niekorzystnie wpłynąć na jakość powietrza na niższych poziomach kopalni. Prosimy jedynie o to, by wszyscy potencjalnie narażeni na działanie szkodliwych oparów pracownicy postępowali zgodnie z ogłaszanymi wytycznymi. Nie fajnie. I to mogę... Nie masz korby do windy. Musimy znaleźć korbę do windy. Dobra. Czymkolwiek jest korba do windy. Potem będziemy tą windę nakręcać. Korbką, żeby ona jechała. Korba do windy. Lista leśnych głosów. Czytaj tekst. W końcu dotarliśmy do kopalni i znaleźliśmy skrytkę z zapasami. Jeśli informacje z ostatniej transmisji były prawdziwe, to może być to, czego cały czas szukałem. Wiemy, że ostatnią liczbę kombinacji otwierającej kółko jest 18, więc teraz wystarczy znaleźć pozostałe dwie. Musieli pozostawić więcej wskazówek. Panuje tu przerażająca ciemność. Nienawidzę tego miejsca, ale muszę zajść niżej. Otwierające kłódkę, kombinacja, ostatnim liczbą jest 18. Dobra, ale kłódkę czego? Tutaj będzie jakiś tego? Będzie jakiś... jakaś taka kłódka z numerkami? Czy jak? Nie, tutaj jest mi potrzebny łom. Tu mam katalizator. Katalizator przyda się, bo ogólnie jak wieje, to on się przydaje do rozpalania. Nie możemy w sumie użyć latarki? Nie mam baterii, ona się tylko ta bateria naładuje w momencie, kiedy będą te światła. Jeszcze w sumie latarkę z uses generalnie. No ale możemy tutaj uzupełnić. Biornik paliwa, pół litra. Spoko. W sumie w miarę szybko się teraz uwijam w tej jaskini. Się tak nie ślimaczy, bo zazwyczaj to bym się jeszcze cofał. Popie, całą tą drogę bym jeszcze tutaj szedł z powrotem. Ale tak generalnie nie chce mi się teraz. Poszukaj wskazówek, które umożliwią otwarcie w skrytki. A to jest misja poboczna, tak? Nowy cel. Jakie skrytki w ogóle? Nie ma żadnej skrytki, wariacie. Jakie skrytki? Nie wiem, nie chce mi się chyba szukać tego. Chyba pakuję dupę tutaj i gituwa. A to faktycznie chyba ręcznie będziemy zadupcać. Jedź w dół? No w dół, no w dół, w dół. O kurde, ręczna winda. Jak to działa niby? Chyba bym się zesrał w spodnie, jeżeli sam sobie bym musiał kręcić windą. Ze strachu, że coś się zarostanie. Na sam dół jedziemy, czy gdzieś tu po drodze jakiś przystanek robimy? Okej, okay, mouse button 3 wyjść z windy? Czy który to jest mouse button 3? To jest dobre pytanie. A środkowy przycisk myszy. Mouse button 3. Dobra, ale to w dół nie możemy już jechać, tak? Czy jesteśmy... A gdzie nie, no moglibyśmy teoretycznie. Tam... A nie, nic tam nie ma już więcej, dobra. Jesteśmy na najniższym, tutaj piętrze, jakim moglibyśmy być. No po co my tu właściwie jesteśmy, tak do końca?
A, po detonatory, no tak, zapomniałem. Ja myślałem, że coś zniszczyć jesteśmy. Znaczy... No po detonatory, które niszczą, więc jakby... Moje myślenie daleko nie było od rzeczywistości, oderwane. On tu się coś świeci. O kurde. Dobra. Danger, toxic gas. Okej. Uchwyt do gniazda, co to jest? Oczyść gniazdo zaworu powietrza. O, nowa mechanika, jak jest z oddychaniem. Dobra. Ryzyko uduszenia się. To mi się podoba. Dobra, lecimy. Gaz, gaz, gaz. Tutaj, wypuszczaj powietrze. Tak jest. Kurwa. Jak to oczyść nie mogę, gniazdo? Zamknięte drzwi. Dobra, rura do przodu. Tutaj? Czyste powietrze? Nic nie widzę, to chyba musztardowy był. Gaz. Dobra. Tutaj? Gazu, 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 dobra. Bez zatrzymywania się jednak. Pełna rura. Nie wiem, co ja zabrałem tam po drodze, co zbierałem, jakieś rzecz. Leżała jakieś czerwona, to był jakiś do zaworu, no nie? Ale nie wiem po co. W sumie to było. Tutaj też to leży, ale nie wiem po co to jest. Klucz do bramy kopalni. Dobra, napój energetyczny, list, leśny głos. Mój Boże, gaz. Jest tu coś w rodzaju systemu świateł, który został zaprojektowany tak, by dało się odczytać jedną z liczb należących do kombinacji otwierających kłódkę. Muszę dostać się na drugie piętro i znaleźć miejsce, z którego widać błyski. Wówczas odczytam liczbę. Pozostali ruszyli beze mnie. Muszę tu chwilkę odpocząć. O kurwa, jakie to skomplikowana misja jest. Mam nadzieję, że to nie jest to, tylko to jest jakieś poboczne dla gigakoksów i nie muszę tego robić. Jeżeli to jest to, co ja mam wykonać. O kurwa, wejść, zobaczyć błyski na lewo, prawo. To już mi się nie chce. Jakbym chciał taką prostą gierkę. W prawo, w lewo idź. Skręć tutaj, przejdź tutaj. To są gierki dla prawdziwych gigaczadów. Dobra, czyli byliśmy tam po lewo, czyli teraz możemy iść w tamtą stronę. A nie, to stędy przyszliśmy. Czy ja się teraz wracam generalnie? Czy to dobry pomysł jest? Otwarte! Czyli nie wracam się jednak tutaj. Możemy iść dalej, okej. Czy ja się... A, ja się tu duszę nadal. Informacja tak zwana niedobra jest, ty, umarłem. Proszę, żebyś się nie udusił. Ty, ale lipa. Powiedz, że powoli HP schodzi. A, dupa. Umierasz na skutek uduszenia. Kurwa, to mam chujowego save'a zrobionego. Nie dam rady tutaj, na pewno. Wydaje mi się, że tam trzeba było... Ja wiem, co trzeba było pewnie zrobić. O kurde, autozapis 5 minut temu. Wydaje mi się, że te rury... O kurde, gdzie? O nie, jestem na... Tak, no ogólnie te rzeczy, co zbieraliśmy, to właśnie służą do tego, żeby otworzyć tutaj powietrze, żeby dopuścić trochę świeżego powietrza. Tylko trzeba zamiast lewym, jak ja klikałem, kliknąć prawym. Teraz możemy na spokojnie sobie wejść przez te drzwi. No i co, eksplorować dalej. F5, czekaj. Poczekajmy chwilę, niech się zregeneruje jeszcze tutaj energia na maksa. Żebyśmy mogli biec na pełnej, tak zwanej. Dobra. Powinniśmy teraz sobie raczej dać radę. No, teraz to z palcem. Tutaj też możemy ogólnie otworzyć zawór. W sumie czemu by nie? Po coś to znalazłem. Myślę, że możemy sobie tutaj odpocząć chwilę. Dobra, biegnę dalej, co? Tu nic nie ma ciekawego, tu nic nie ma, tu nic nie ma. Już nie mam zaworów, także teraz na pełnej tak zwanej. Miejmy nadzieję, że się uda. Nie mam już zaworu, niestety, wariacie. Także do windy, do windy. Pędzikiem, ino.
Do góry, na dół jadę? Ja w górę. O kurde, ty duszę się. Powietrze świeże, o. Jakiś ciężki gaz musiał być, że się utrzymywał na samym dole i nie szedł do góry. Flor tu, mogę się tu zatrzymać? Nie wiem. No my chyba generalnie chcemy co zrobić teraz? I mamy cel misji, nawet nie mogę sprawdzić. Kipunek nie działa. Floor 1. Wyjdź. Mouse button 3. Trzeba kliknąć. Danger keep out, dobra. Udaj się do kopalni, no dobra, ale jakby... Nie, po prostu znajdź detonatory, to jest nadal nasza misja. Locked. Zamknięte. I co teraz my zrobimy, jak jest zamknięte? Piętro drugie? Chyba na to wygląda. No do pierwszego na pewno już nie wracamy, bo tam się udurzę. Czyli chyba tutaj. Siemano, znajdę tutaj detonatory. Generalnie to ja nie wiem, czy ja chcę oficjalnie znaleźć te detonatory. Chyba chcę, bo w innym wypadku zginiemy. Jak przyjdziemy do niego bez, coś tak czuję. Wydaje mi się, że chcemy. Ale generalnie to nie chcemy. Chcemy tylko i wyłącznie uratować siebie. A nie chcemy za bardzo mu pomagać. Musimy znaleźć jakiś klucz chyba, nie? Jakiś klucz nam jest potrzebny do tego, żeby tam otworzyć bramy. I tutaj widzę też, jest jakiś klucz potrzebny, żeby otworzyć bramę. Więc trzeba dokładnie patrzeć po każdej szafce, jaką tutaj znajdziemy. Okej, okay, tu jest jakieś łóżko, ktoś sobie tu mieszkał, spoko. Flara zawsze się przyda. Wydaje mi się, że zazwyczaj oni tutaj w takich pojemnikach chowają klucze i tak dalej, w plecakach albo w szafkach, bo tak jakby na ziemi leżał, to by było za trudne dla gracza do znalezienia, więc często właśnie chowają w jakichś pojemnikach. Mam za dużo giru na sobie, niestety. By trzeba było coś wywalić. Wydaje mi się, że lampka by była useless. Możemy to wywalić. Te narzędzia generalnie i tak z nich nigdy nie skorzystam. Te rękawice. A, to były dobre rękawice w sumie chyba. Dawały mi 0,9. Ta, zajebiste były rękawice. Oddaj. Dobra, te załóż, a te resztę to powywalamy. Upuść. Te mam na sobie. Upuść i upuść. Kurtki mam wszystkie dobre, w sensie dobre. Poniszczone, ale jakby odpowiednie, które chcemy mieć. No i jeszcze by coś przydało się wywalić. Jeansy możemy wyrzucić. No i drewno moglibyśmy też wyrzucić w teorii. Albo mi się lampa kończy. To siekierę chyba możemy. Siekierę i tapsy do oczyszczania wody, nie wiem, nigdy z tego nie skorzystałem praktycznie, bo i tak trzeba zawsze tą wodę rozpuścić, to już kilka sekund do gotowania, to jest żaden problem poczekać. Dobra, drewno nie bierzemy. Tutaj może będzie ten kluczyk, co? O, detonatory w ogóle. O kurwa, teraz schodzimy z tym? Normalnie z jakimś C4? Nie, to nie jest C4, to jest TNT. Niebezpieczne. W ogóle dynamit był zawsze taki, że jeżeli faktycznie coś nim lekko wstrząsło, to on wybuchał momentalnie. Bardzo niebezpieczny był generalnie dynamit. Nożyce do drutu, to się chyba przyda, bo będziemy mogli otworzyć sobie właśnie wyjście z tej tutaj kopalni. Tymi nożycami, tak mi się wydaje. Zapałki, jakiś żar. Tu jest X. No to co? Wiadomo, że trzeba.
Co to jest? Czemu mi akurat lampa zgasła? Gdzie jest moja lampa? Ja muszę najpierw schować. Dobra, poczekaj. Chowaj lampę. Nie, no gdzie jest moja lampa? Ona nie jest w tych? No chyba w ogóle nie jest w kategorii światła. Nie no, gdzie, kurwa. Ty no nie ma lampy. Bym potrzebował tej lampy. Dobra, stanąłem na ich się i tam się coś odpaliło ogólnie. Rozumiem? Nie rozumiem w ogóle, tak szczerze mówiąc, ale i tak tam idę. O co chodzi? A nie mogę tam iść. Nie rozumiem, nie wuja tak szczerze. Ponadto to było strasznie głupie stawać na ich się. Myślałem, że coś na mnie spadnie na 100%, że to jest jakaś pułapka, dlatego szybki zapis został zrobiony wcześniej. Może tutaj się wydostaniemy, a też nie. List leśnych głosów, kolejny zresztą. Materiały wybuchowe, toksyczne gazy, bezdenne szyby. Być może to próżny trud, ale udało nam się odcyfrować ostatnią liczbę kombinacji, otwierającą kłódkę. Pozostawili oznaczenia na znakach prowadzących do winny sprytnie. Teraz tylko musimy się stąd wydostać. Pozostawili oznaczenia na znakach prowadzących do windy. A, czyli to jest główna misja z tymi, Rozwiąż zagadkę i otwórz kłódkę do skrytki. To jest główna misja? Nie, chyba. Nie wiem, czy to jest główna misja, czy nie. Jakąś kłódkę możemy otworzyć, tylko kłódkę do czego, kurwa? Tutaj była poprzednia lokalizacja była też zamknięta na kłódkę. Nie o to im chodzi. Tylko jak ja stąd wyjdę w ogóle? Nie mam zielonego pojęcia, jak się stąd wydostać. To jak staniemy na tym miksie, to się tam odpala. To gówno, ale nie wiem, co to mi daje niby. Tutaj nie... Tutaj? Nie, no tutaj ślepa uliczka. Na dole byliśmy. Bramą? A, bramą po prostu. Mówiłem, że się przydadzą te... Exit tu jest! Ale tutaj coś migało, więc ja bym tam w sumie poszedł. Co tu migało? Lampa migała, ale po co? Znajdę tu coś ciekawego? Tu też jest na nic, więc nie wiem, może chodźmy tędy. Tędy zresztą przyszliśmy, prawda? Chyba nie ma tam innego wyjścia. Czyli pakujemy dupę tutaj, lecimy na pierwszy floor i stamtąd musimy rozwiązać generalną zagadkę. Odnośnie tego. Zagadkę odnośnie tej kłódki i znaleźć do niej kod. Będziemy mogli otworzyć. Pamiętam, że numer ostatni to jest 18. I oni mówili, że coś na windzie ukryli. Jakieś tam też numerki. Coś tam pisało, nie? Więc przeszukać windę i wpisać kod, prawda? Dobrze mówię? A, po prostu to... A, dobra. Tak też można. To chyba było po... Nie wiem w sumie. Nie, to chyba jakąś skrytkę po prostu nie znaleźliśmy. Bo ta skrytka nie tutaj? Nie, chyba tutaj była jakaś skrytka i po prostu ją ominąłem. Tak się wydaje, albo zarazem znajdziemy. Będziemy musieli użyć tego. Użyć kodu. Damy radę na tym? Na tej jednej flarze? Przejść całą tą drogę? No tak, chyba tutaj w ogóle już jest wyjście, tak?
No niekoniecznie, jeszcze chyba kawałek. Dawaj, bo tutaj każda flara jest bardzo istotna. Ze względu na wilki, no właśnie o tym wcześniej nie pomyślałem. Mogłem użyć mocy mózgu w momencie, kiedy odpalałem tą flarę. Ale wydaje mi się, że wtedy chyba nie miałem żadnego źródła innego światła, więc... Dobra, wypierdalam tą flarę i używam tego. A, nie mogłem, no tak. Nie mogłem użyć jakby lampy mojej, nie wiem, coś się tu zbugowało, nie mogę w ogóle znaleźć lampy, żeby ją uzupełnić. O, jest. Czynności. Może po prostu byłem ślepy. Dobra, i teraz wybierzmy sobie tą lampę. Te flary zostawmy, bo jeżeli wilki będą mnie atakować, to... Te flary się mega przydają, generalnie. O, strzała, a nie, dobra, zbugowana. Zbugowany tor. Skrzynka, czy nic ciekawego. Tutaj też nic ciekawego. No i tędy chyba generalnie przychodziliśmy, nie? Coś tak kojarzę, że to jest po prostu to samo wyjście, o którym przyszliśmy. Tylko jakoś inaczej poszliśmy, trochę od innej strony, ale... Chyba generalnie tak. Mineshafts. Brzmi trochę niemiecko. A i tutaj były te różne odnogi, no nie? Ja mówiłem, że chciałbym je chętnie sprawdzić. I to prawda, akurat chciałbym je sprawdzić. Tak, pamiętam, to była początkowa miejscowa. Tylko, ty, jak ja teraz... Poczekaj, bo ja stąd przyszedłem. Ty, to jak ja teraz wyjdę, jak przecież mi winda została na samym dole. Hmm? Skok wiary, kurwa? Chyba nie. A jestem? Nie, dobra, poczekaj. Nie, coś mi tu nie gra. Nie, coś mi tu nie gra. Ty, gdzie jestem? Ty, zgubiłem się fest, poczekaj. I tu już wyżej nie pójdę. Czy my jesteśmy jakby na samej górze? Ale stamtąd przyszedłem. Ty, coś mi tu nie gra z tym wyjściem. Udaj się do kopalni i znajdę detonatory. Znaleźliśmy, tak? Tak, i musimy opuścić kopalnię. No, tu jest niby main exit, ale przecież ja z tą kurwa przyszedłem. Albo jestem debilem. Nie przyszedłem. Nie, no przecież byliśmy tu przed chwilą, ale to może nie w tą... A, tutaj jest exit, taki mały, dobra. Trzeba się przyczołgać, mało widoczny. Dobra, tak, tak, i tutaj będzie wyjście. Git. Prawda? Mamy to? Chyba mamy to. Co czuję, że jak my... No właśnie, coś tak czułem, że to nie będzie takie ose wyjście. Dzień dobry, dzień dobry. Za tobą. Hello again. Well, I managed to sabotage the locking mechanism, but that won't change much. Mathis found dynamite, and soon, thanks to me, he'll have detonators too. He plans to blast through to Solitary and get Donner out that way. Shit. Time for the nuclear option. But I thought you said you didn't have it. Relax, Mac. Figure a speech, right? What are you gonna do? We're out of time. I've been gone for too long. Atwood's gonna be pissed. What did you say? Huh? Nothing. Just said we're running out of time. No. No, after that. Oh, right. Just my thesis advisor. She's the only reason I'm out here at all, Mackenzie. I'm a grad student, astrophysics. So? So, it just so happens that this part of Great Bear offers one of the best unoccluded zones, ideal for setting up certain sensitive instruments for my research, so that... I have to see her. You have to see my thesis advisor. You aren't making any sense, Mackenzie. Alo?
Alo? Coś się zacięło, może teraz będzie działać. It'll take too long to explain. We need to get out of here and get to Atwood as soon as possible. Oh, okay. How do you know about her? And what about Mathis and Donner? If they make it out, there's a good chance they'll end up finding Atwood. And that's a big part of what I'm trying to prevent. Where is she? The Suzuki Radio Telescope. It's about 15 to 20 clicks from here. That's where I was headed when my car stopped working. I've been living there, doing research for months, alongside Dr. Atwood. Mackenzie, if the convicts find out about the radio telescope, it'll be bad. It's an old government facility, so there's all kinds of supplies there. Food, medical equipment, vehicles, radios. They could hunker down for weeks, months. It'd make a hell of a base of operations for all manner of evil shit they might get up to. They could prey on everyone within 100 clicks. BlackRock is a fortress, but it's broken. 100 clicks. It's been broken by the Aurora and everything that's going on right now. But what the hell is going on? Czekaj, right to nie jest ta Molly? I'm not 100% sure. But astrophysically speaking, yeah. It's pretty messed up. Look, Suzuki is shielded. Due to the kind of work they do there, it's shielded from electromagnetic radiation. There's a good chance that all the shit that's been going on out here, that it hasn't been affected in the same way. Which means? It means Suzuki may be the key. So, how do we get out of here and stop Mathis and Donner at the same time? Not sure. But I have an idea. Just buy me some time. I'll do what I can. Good luck to us both, Mackenzie. Czyli to chyba nie jest Molly. Chyba ta laska, którą widzimy w intrze i ona się zajmuje tam komputerowymi sprawami, tak mi się wydaje. Widziałem ją z 1000 razy już w intrze. Ale to w takim razie, no nie wiem, dziwne by to by było, bo wcześniej jak gadaliśmy z tym, jak gadaliśmy z... przez telefon, to gadaliśmy tylko i wyłącznie z Molly, więc... Gazu... A, jak zwykle. Szansa na to, że dwa razy pod rząd zawali ci się akurat na łeb kopalnia, znaczy wcześniej się lasę zawaliła, jest nieomalże zerowa. A nie, jak byliśmy chyba z niedźwiedziem, to też nam się zawaliło, coś tak kojarzę. O, no i świetnie, już mi się podoba. Jeszcze więcej kopalni? No ale kontencik. No i nie mam już tego, nie mam już lampy. Kurde, jeszcze posnąchić mi. Boli. Ołaja. No to nie jest dobrze. Le... A! No, to świetnie, że odzyskaliśmy prąd. Szkoda tylko, że... Jakby to powiedzieć... Stwierdziłem, że wywalenie całego ekwipunku, łącznie z latareczką, było dobrym pomysłem. Wtedy wydawał się to całkiem niezły pomysł w istocie. Podtrzymuję zdanie. Okej, okay. Opuść kopalnię. A, po prostu chyba innym wyjściem wyjdziemy, tak? Mi się wydaje. Ale szansa naprawdę na to, że... Aż mało prawdopodobne, to chociaż mogło się wcześniej zawalić przed nami, a nie tak... Idealnie... Idealnie, kiedy myśliśmy znowu na głowę. Nam się coś zawaliło. Musimy wrócić do BlackRock. Prosta piła, czyli musimy iść tędy, jakoś tędy. Powinniśmy być w BlackRock, prawda? Powiedz, że tu jest droga na skróty jakieś. Niby coś tu jest, ale... Nie wygląda mi to jak droga na skróty. Chociaż z drugiej strony? O kurwa, to co to jest w ogóle? To jest jakieś... To jest duża ta jest. Naprawdę duża... Góra jakaś. Nie wiem, może tu jakąś skrytkę znajdę albo coś ciekawego. Gdzieś to mnie prowadzi tutaj ta droga, ale... Gdzie konkretnie? Co to jest? Kurde, nie wiem czy zaufać sobie komputerowej, ale... Chyba w drugą stronę nie wiem... W ogóle to ja nie wiem, czy w drugą stronę mogliśmy się udać. Mimo tego, więc... Czyli tutaj mamy taką opcję... Pinania się i tak dalej. Wydaje mi się, że... Trzeba z nich skorzystać.
No i gdzieś ostatecznie nas to doprowadzi chyba. Mam nadzieję, że proste nie do wilków. Byłoby dobrze. Pozbierajmy te kamienie. Też czuję, że zaraz niestety będę musiał polować na te, na króliki. Mi się żarcie skończy. Ogólnie swoją drogą, no właśnie, o tym nie powiedziałem, zaatakował, spotkałem łosia. Tak, innego niż jeżeli teraz macie przed ekranem. I zaatakował mnie i mogę z niego pozyskać 55 kg mięsa. Meskity, no. Jednym strzałem w głowę go powaliłem. Ale to on mnie zaatakował i to nie akurat nie było dobre, bo musiałem pozbyć się strzału jednego, który potem mógłby potencjalnie uratować mi życie i pewnie by uratował mi życie, bo tyle razy co mnie wilki atakowały i mógłby mnie zabić. Nawet nie zliczę. Ale nie miałem wtedy ammo. Faktycznie to jedno ammo zawsze brakowało. Prawo czy lewo? Chyba w prawo. Spróbujemy tutaj przejść. Z tej góry, no może się uda jakoś tędy na skróty pójść. Co to jest? Człowiek. Był, znaczy się. Napój energetyczny. Spoko jest akurat napój energetyczny. Ty, a to nie jest to miejsce? Nie, chyba to nie jest to miejsce. W którym znaleźliśmy wilka, tego agresywnego, ale chyba to nie to. Wszystkie jaskinie wyglądają tak samo, swoją drogą. Pokażę, jak daje lampka. O kurde, dobra. Ale to mega dużo baterii zżera, więc nie używamy tego tej super mocy. Lampki. Łyżka do picia, spoko, bo właśnie mi się woda kończy? Nie, no mam dużo wody. Narobiłem trochę, jak tam się leczyłem wcześniej, poza odcinkiem. Więc na razie jest git. My to mógłbym nawet wywalić tą wodę, bo powoli będziemy się ślimaczyć. Temperatura też jest całkiem w porządku. Żarcie możemy pozbierać. Zawsze się chyba przyda. Najgorzej, że się zaczyna mega mocno ślimaczyć. Trzeba coś się wywali seku. Wydaje mi się, że drewno powyrzucamy. One waży najwięcej i najbardziej mi wkurza. Kamienie? Kamienie zostawię, bo nie wiem, czy nie będę musiał polować tutaj na tego. Na króliki, tak jak mówiłem. No i badyle też możemy wyrzucić. Siekierę raczej zostawimy. Węgiel moglibyśmy też wyrzucić. Chociaż węgiel jest mega opłacalny, żeby go mieć. Chociaż przy sobie. Nawet te trzy takie węgla. To mamy 3 godziny praktycznie za darmo tego. Ognia. Tutaj mam zejście linowe. Ja bym chyba w ogóle nie był w stanie, jeżeli byłbym przeciążony, schodzić po tej linii, także tak czy siak. Fakt, że to wywaliłem, to zajebiście. Ej, ja tu już byłem chyba na 90%, coś tak kojarzę. Może i nie? Ej, ale ja nie wiem, czy ja chcę schodzić po linii, ale wydaje mi się, że nie mam wyjścia. Na linie. Mam zbyt duże obciążenie? O kurwa. Wyrzuć. Szybko. Bo niestety jestem zmęczony i z każdym tutaj krokiem to ta ilość kilogramów do noszenia będzie mi spadać. Damy radę. No i co, kanionem chyba pójdziemy od razu wykonać tą misję, mi się wydaje, z zaginionym tutaj tym strażnikiem, czy kto to tam jest. I wrócimy do Blackrock, do więzienia i zakończymy sobie na dzisiaj. Temperatura mega mi mocno teraz spada. Akurat po tym, jak wyrzuciłem drewno. Oczywiście, że tak. A jakbym się teraz kimnął w śpiworze, to nie miałbym dodatniej temperatury? Byłbym okryty w sumie. No, ale bym zobaczył. Survival. Śpiwór. Tak z ciekawości. Dobra. Pokaż, ile tu będzie. Jest, premia... Nie, odczuwalny minus 14. A, to nie. Chyba zamarzniemy. Chociaż premia to ciepło w łóżku? Nie rozumiem za bardzo. A kim mniej się godzina? Nie, spada nam HP fest. Czyli ta premia to jest plus 4 stopnie, ale... Czy musiałoby być minus minimalnie... Maksymalnie minus 4 stopnie. I wtedy moglibyśmy tego. Nie zabieranie liny. Nie spinaczkowa. Wtedy moglibyśmy się kimnąć. Porządnie. Kamienie też wyrzucę, no trudno. Lampę też wyrzucę, trudno.
puszki, puszkę z jedną muszę wyrzucić. No nie jest dobrze. Wiecie co? Chcemy to jebać. Weźmiemy, użyjemy sobie tego napoju energetycznego i weźmiemy, pozbieramy te wszystkie rzeczy, bo to jest mega istotne w sumie. Później będę potrzebował lampy i będzie dupa. Mogę to przyspieszyć tutaj shiftem? No niekoniecznie. Ja bym się zesrał, jakbym miał schodzić po takiej linie chyba. Nie, nie wiem. Bym wolał chyba tam zamarznąć. Chociaż tak mówisz do momentu, kiedy nie zamarzasz, wtedy... wtedy wolałbyś jednak schodzić po linie. No ale musi być to pojebane. W ogóle nawet z zabezpieczeniami musi być to... crazy. Co dopiero tak ofry po linie. O, witam. I, o, taki ten, ulepszony. No, to super. Nieokiełznany. No i zajebiście. Dobra, to co, umarłem chyba, nie? Umarłem. Dobra, próba numer 2. F5 od rotekcji idziemy. Witam, a to widzę kilka was jest. No, to będzie i preska. Flara? Wiem, która flara na nie działa. Chyba ta, z tego co kojarzę. Na te zielone. Jebańce. Dobra. Dobrze mówię? A, ty, to nie mam szans to przeżyć w ogóle. Najmniejszych. To nie wiem. Ty, klikłem... Klikłem zapis i gdzie jest mój zapis? Jest 3 minuty temu, przecież klikłem przed chwilą, dwa zapisy. To jest. Do 3 razy sztukę, jak to mówią. Jeżeli się nie uda, to plan jest taki, że musimy odpocząć sobie, zrobić ognisko, odpocząć w śpiworze i wtedy. Przyjść na konfrontację, bo będziemy mieli wystarczająco dużo HP, żebym się obronił. Dobra. Zajebiście, że to działa. Ty, a jakbym szedł teraz na linę? Pa. Dobra. S? Nie wiem, czy to mnie na długo uratuje. Nie słyszę, kto tam chodzi. Ty. Ale kolejny mnie goni. Kurwa, niedobrze. Ale... Czekajmy, aż podejdzie blisko gagatek. I pa. Dobra, też jest dobra taktyka, no nie? Wilki nie umią wchodzić po linie. Po drabinie może by dały radę, ale po linie ciężko raczej. Dobra, i teraz na kucaka idziemy. Kurwa, on gubi ten plan jak but. Mógłbym headshota mu sprzedać z łuku, ale mam jedną strzałę. Wolniutko, wolniutko, spokojniutko. My w tamtą stronę w ogóle? Chyba w tamtą mamy się udać. Dobra, no chyba jest git. Jak chodzę w ogóle po tego, na kuczekę, to one nawet... O kurwa. No co sam wygadał. Dobra, z tej pozycji będzie mi łatwiej go trafić. A, ja nie mam... Gdzie jest moja strzała? Aha. Tam lotem cię, kurwa. Dobra, scenariusz został powtórzony, tylko tym razem chwyciłem... O kurwa, chwyciłem myszkę w jedną rękę gazu, ale nie mogę biec. No dobra. Chyba tak dużo HP nie straciłem, więc możliwe, że mamy szansę się obronić przed tymi wilkami. Teraz też możliwe, że mam taką szansę. Nie wiem, czy czekać, aż on do mnie podbiegnie? Wolno mu idzie, nie wiem, czy to... A, może to ten sam, tylko już kulawy, bo mu odcięłem łapę i dobrze, kurwa. Nie dorwiesz mnie żywcem.
Ból, wylecz. Mogę zbiec? Kurwa. Nie mogę. Wydupcaj. A w ogóle, że one są tego. A to jest pojebane, że mam strzałę, naciągam ją i nie jestem w stanie... Ej, jestem w stanie z niej strzelić. Ale wcześniej nie byłem. Kurwa. Dobra, patrzcie co robimy. Wziąłem w jedną rękę, my escape'a. Ujujuj, tu będzie ciężka sprawa. Do przejścia. Dobra, ja sobie tu przejdę i widzimy się już chyba na miejscu, jak tam będziemy może w Blackrock. Nie chcę tego przedłużać. Aż 50 minut odcinka. No bo chociaż kawałek przejdę. Solo. Może będę bezpieczny i zakończę ten odcinek. Teraz zobaczymy, co tu się wydarzy. Dzika sprzedałem, tylko jest jeszcze jeden, kurwa. Usłyszał to, skurwysyn. Nie no. No. Ale to jest... Jest to tak zwany hardcore, no. A takiego pięknego heada sprzedałem z tego łuku. Kurwa. No nie damy rady, one są za mocne. Chociaż... Dobra, mamy to. Udało się. Dobra, coś mi jest. W sumie wszystko widzę. Bandaż, ugryziony nadgarstek. Dobra. Bandaż. Ugryzienie wilka. A to ból jest, to nie używaj bandaża, tylko... Tapsów na ból. Mamy jakieś? Nie mamy, ale mamy herbatkę, którą zrobiłem wcześniej. Widziałem, że się kurwa przyda. A, i nie mamy niestety energii. No dobra, ale to będziemy musieli... Nie chce mi się pić. No właśnie chce mi się bardzo pić. Akurat to. To mi się bardzo chce pić, bo to jest napój energetyczny. Dobra, raczej mamy to w kieszeni, że tak powiem. Powinniśmy sobie... poradzić z pójściem dalej i powinienem być w miarę bezpieczny, mi się wydaje. W ogóle mega ładna sceneria tutaj jest, jak jest ta zorza. W ogóle zorza to jest coś pięknego. Jak mi się wydaje. Nie no, to nie wyobrażam, zawsze chciałem w Norwegii mieszkać. No, skończyłem kurwa. W Polsce jebany. Budzę się codziennie rano i mówię, kurwa, znowu w tej Polsce, już mi się nie chce żyć. Ty on z klasyka. Dobra, wydaje mi się, że dalej to już jest droga prosto do kanionu i tutaj będą ci zaginieni pracownicy do odnalezienia. Ale również wydaje mi się, że ci zaginieni pracownicy... no to jest dużo rzeczy do zrobienia, no nie? W sensie tu musimy poszukać tego zaginionego pracownika, później musimy się udać do tego więzienia, także to nie jest 3 minutki, także myślę, że tutaj sobie dzisiaj zakończymy. Ja sobie tu zrobię ognisko, odpocznę trochę, a mam jakieś, widzę... Coś tam mam, jakieś książki przy sobie, tak? Myślę, że na spokojnie sobie tam przejdę. Odpocznę sobie tu, kimnę się i dokończymy sobie tą misję w następnym odcinku. Dzięki wielkie. Możecie z lajka zostawić komentarz, suba. Właśnie na mój drugi kanał i na Twitcha. Tyle. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.